Jedzie fotelik i siedzimy. I jedziemy. Trasa Palenica 1. Niestety nie ratrakowali jej. To jest przykre, bo tak się taniej średnio jeździ. Ale jakichś dwóch śmiałków jest jednak. Chociaż... Średnio jadę. Ups, jeden śmiałek siedzi na dupie i teraz z tego najstromszego zjedzie, aż w te siatki wleci. O kurczę. Jasny gwint. No nie. Najstromszy odcinek trasy przejechany na plecach. Za nami Szczawnica i Beskid Sądecki. A przed nami stacja Górna. A na prawo piękny widok na Tatry. Może jakieś zbliżenie? A proszę. Otóż i on. Teraz zjazd. I śmigamy na szczyt Szafranówki. No a tak jeszcze, żeby pokazać ilość śniegu poza autostradami. Niewiele go tu jest, znaczy w ogóle go nie ma.
mamy Sobolice. Teraz jeszcze rzut oka na wysoką. Turbaszkę. Koniec ujęcia. Chociaż jeszcze moment, żeby mi ten słup wyciągu nie przeszkadzał. Teraz mamy wysoki wierch jest. Jedziemy. Palenica 2. Wyprzedzają mnie tu.
Teraz jeszcze przeprawa przez mostek i nie wiem, czy to jest jeszcze wliczane do autostrady. Chyba już nie, ale niech będzie całość sfilmowana. Walniemy jeszcze zjazd palenicą 1. To będzie bardziej karkołomne, ale spróbujemy, może coś z tego wyjdzie. Chwila na ubranie rękawiczek. Górna stacja. Jedziemy na dość stromą autostradę. Ale śnieg już jest taki miękki. Szczawnicy przed nami. Ulala, ulala, ulala. Jeszcze jedno wideo nakręcimy przy zjeździe z Szaflanówki, tym razem w zimowej scenerii.
się trochę ponapędzać. No i to by było na tyle.